Nie żyje Leonard Pietraszak, aktor znany z 40-latka, czarnych karier Nikodema Dysmy i Wabanku oraz Wabanku i. Leonard Pietraszak urodził się i wychował w Bydgoszczy, tamtejszy ukończył liceum. Choć początkowo nie był zainteresowany graniem na scenie, los chciał inaczej. W młodości Pietraszak marzył o tym, by zostać dziennikarzem sportowym. Jako młody chłopak trenował boks i studiował chemię na UMK w Toruniu. Przez długi czas nic nie wskazywało na to, by miał podazyć inna ścieżka. Przeznaczenie jednak skierowało mnie w stronę aktorstwa. Los był dla mnie bardzo łaskawy, przyznał po latach w jednym z wywiadów. Pierwsze kroki na planie filmowym stawiał grając epizody. Pojawił się m.in. w Zezowatym Szczęściu Andrzeja Munka, Kawę pod minogę Bronisława Broka czy Awanturze o Basie Marii Kaniewskiej. Ogólnopolska sława przyniosła mu dopiero rolę w serialu Czarne Chmury opowiadającym o przygodach pulkownika Krzysztofa Dowgirda oraz jego wachmistrza. Na tle dramatycznej walki o utrzymanie Prus księżycych przy Polsce, akcja serii rozgrywała się w drugiej połowie XVII wieku. Praca nad serialem była ciężka. Przed rozpoczęciem zdjęć mieliśmy półroczne przygotowanie. Codziennie chodziliśmy na lekcje z dziectwa, prowadzone przez tenera Ferenstejna, przedwojennego majora kawalerii. Większość z nas nie jeździła konno, ale major był optymista i powtarzał nam, w tak krótkim czasie nie nauczę was jeździć, ale nauczę dobrze wyglądać na koniu, wspominał aktor. Choć Leonard Pietraszak cieszył się ze sławy i sukcesu, jaki przyniósł mu występ w serialu, przez pewien czas obawiał się, że zostanie zapamiętany jako aktor jednej roli. Na szczęście chwilę później otrzymał kolejną propozycję i pojawił się w niezwykle popularnym 40-latku, co pozwoliło mu nieco zmienić wizerunek. W tym bijacym rekordy popularności serialu komediowym artysta wcielił się w postać Karola Stelmacha, lekarza głównego bohatera, inżyniera Stefana Karwowskiego. Obaj stworzyli na ekranie niezapomniany duet. Poznaliśmy się z Andrzejem w szkole aktorskiej w Lodzi w 1954 roku, on był 2 lata wyżej ode mnie. Ale szybko zwróciliśmy na siebie uwagę. I tamta koleżeńska znajomość z lat studenckich przerodziła się w przyjaźń w dojrzałym życiu aktorskim, wspomina w jednym z wywiadów. Leonard Pietraszak kojarzony jest też ze słynnym powiedzeniem ucho od śledzia, który aktor wygłasza grając w kultowym Wabanku. Fragment dialogu przeniknął do slangu i czasem przeniknął do mowy potocznej. Sformułowanie oznacza coś niemożliwego do zrealizowania. Bohaterowie filmu Juliusza Machulskiego posługiwali się nim podczas napadu na bank. Często się z tym spotykam, że ludzie jak mnie zobacza, to się lapie za to ucho albo mówią ucho od śledzia. Jeśli komuś się uda mnie rozpoznać, to słyszę ucho od śledzia. Wiele osób będzie się na ten temat zastanawiać. Owszem, powiedziałem to, możecie nawet zdziwić się, ale to wszystko jest ucho od śledzia, tłumaczył Pietraszak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Aktor w 2012 roku odsłonił swój podpis w bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej. Parę lat później, w 2018 roku, otrzymał zaszczytny tytuł honorowego obywatela Bydgoszczy. W trakcie uroczystości zorganizowanej z tej okazji artysta nie krył wzruszenia. Jestem szczęśliwy, że tak pięknie państwo mnie przyjęliście. To jest niesamowite. Takie odznaczenie długiej mojej drogi życiowej i zawodowej to zaszczyt, powiedział z dumą. Zmarł 1 lutego 2023 roku. Leonard Pietraszak zostanie pochowany na cmentarzu Starofarnym w swoim rodzinnym mieście. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.